Demon czy choroba psychiczna? Proboszcz parafii nie ma wątpliwości. Rodzina Katarzyny tłumaczy to chorobą. Parafianie rozpaczają za ukochaną figurą. Co tak naprawdę stało się w grudniu w jednym z lubelskich kościołów? Demon był przyczyną zajścia, podczas którego pani Katarzyna w trakcie mszy, w ataku szału rozbiła figurę Matki Bożej, takiego zdania jest proboszcz jednej z parafii, o. Mirosław Ferenc, duchowny, zauważył, że zbyt wiele okoliczności związanych z tym dniem nachodzi na siebie, by uznać to za przypadek. Zdarzenie to odbiło się wielkim smutkiem na całej parafii. Niecodzienny incydent wydarzył się podczas sobotniego nabożeństwa, w którym brała udział Katarzyna, o godzinie 12. Na początku mszy kobieta wyszła na środek kościoła, śpiewając Czarną Madonnę. Gdy ksiądz poprosił ją, by przestała, ta doskoczyła do mikrofonu i zaczęła krzyczeć. Następnie wykrzyczała jedno słowo, milcz, a później zrzuciła na posadzkę figurę Matki Bożej Fatimskiej. Odprawiający mszę proboszcz miał powiedzieć do parafian, że to wina złego ducha i nie należy jej winić. Parafianie pogrążeni w smutku. Figura Matki Bożej miała dla tamtejszych parafian ogromną wartość. Była w parafii 27 lat i została przewieziona z Fatimy podczas autokarowej pielgrzymki w 1991 roku. Mierzyła 110 cm i wiąże się z nią kilka niezwykłych historii, a niektóre z nich traktuje się jako świadectwo prawdziwego cudu. Znajduje to potwierdzenie w relacjach pielgrzymów. Figura była swojego rodzaju sercem parafii, eksponowano ją w kościele i procesjach. Była wykonana z gipsu i gdy okazało się, że nie można jej naprawić, niektórzy zaczęli płakać. Kasia choruje psychicznie. Katarzyna została zatrzymana przez policję, jednak ksiądz powiedział, że nie wniesie oskarżenia. Jej partner nie kryje pretensji do księdza i obawia się, że słowa o demonie staną się przyczyną kpin dla Katarzyny i jej dzieci. Tłumaczy również, że jego partnerka jest na rencie i już kilka razy była w szpitalu. 35-latka została zabrana do szpitala. Okazało się, że cierpi na chorobę dwubiegunową. Mimo próśb księdza o zaniechanie rozgłosu medialnego i podkreślanie, że działanie demona nie oznacza opętania i on sam nie ma uprawnień do takich osądów, temat szybko został rozpowszechniony, a niektórzy dziennikarze wprost mówili o opętaniu.